stryk i po problemie. Obecnie, gdzie nie przystawisz ucha, wszędzie słychać o produktach odchudzających. Różnego rodzaju fat burnery, produkty wspomagające przemianę materii, L-karnityny i inne tego typu, plastry odchudzające, a wczoraj nawet w radiu słyszałem reklamę o kawie, która oczywiście też odchudza. Jak widać, ludzie są mocno zainteresowani dbałością o swoje ciało, więc na rynku środków wspomagających odchudzanie jest wielkie poruszenie. To świetnie, że ludzie chcą być piękni i młodzi, że chcą zachować zdrowy wygląd oraz zrzucić te kilka zbędnych kilogramów. Pojawia się jednak pewien problem. Nie jestem żadnym lekarzem, ani tym bardziej nie znam się na tym, na ile te wszystkie produkty działają. Myślę, że coś musi w nich być, przynajmniej w niektórych, i naprawdę wspomagają proces odchudzania. Problem jednak w tym, co ludzie widzą tak naprawdę w tych produktach. Ludzie widzą w nich cudowne rozwiązanie swoich odwiecznych problemów. Myślą, że zaczną zażywać jakiś cudowny środek i od razu staną się szczuplejsi. Wystarczy stosować go regularnie, a efekty będą widoczne po miesiącu. A po miesiącu znowu mnie oszukali. To nie kwestia tego, że nas oszukali. Zakładamy uczciwość producentów i rzeczywisty pozytywny wpływ. To kwestia tego, że sami się oszukujemy. Zapominamy o tym, że nie ma nic za darmo, że nie wystarczy wziąć tylko tabletkę i ona rozwiąże wszystkie nasze problemy. Zapominamy o istnieniu naturalnego prawa siania i zbierania. To znaczy, że żeby zebrać, najpierw musimy coś zasiać, nie odwrotnie. Wydaje nam się, że istnieje jakieś fantastyczne antidotum na nasze bolączki. I mamy rację. Wydaje nam się. Jeśli chcemy schudnąć, musimy zmienić dietę. Musimy zmienić tryb życia, zacząć choćby od spacerów, a skończyć na siłowni czy innych fitness studiach. Do tego możemy ostatecznie dodać środki wspomagające odchudzanie. Wtedy tak, mogą spotęgować proces odchudzania. Same jednak, bez podjęcia innych koniecznych środków, pozostaną najprawdopodobniej bezskuteczne. Mój znajomy ma ten właśnie problem, o którym piszę wyżej. Mówi, że chce schudnąć, ćwiczy do tego prawie codziennie, ale jakoś nie udaje mu się to. Zapomina chyba o tym, że zajadanie się hamburgerami, chipsami i popijanie tego kolą, a wieczorem piwkiem, nie wspomaga zbyt jego wysiłku fizycznego. Każdy z nas chciałby mieć taki cudowny środek, który w mig rozwiąże jego problem. Każdy z nas dałby czasem nawet ogromne pieniądze za to, żeby taki środek zdobyć. Każdy z nas też chyba zapomniał, że takim środkiem dysponuje. To nasz umysł oraz jego zdolność do kontrolowania i kształtowania postaw. Nasz umysł potrafi dokonać rzeczy niemożliwych. Musimy tylko dopuścić go do głosu. Musimy pozwolić mu na to, by przejął kontrolę nad naszym życiem. Tak naprawdę chodzi tutaj o wyrobienie w sobie właściwych nawyków, bo to one kierują naszym życiem. Nie jest to łatwe, ale jak najbardziej możliwe. Oprócz tego, że musimy mu pozwolić przejąć kontrolę, to jeszcze musimy mu w tym pomóc, robiąc właściwe rzeczy. Temat odchudzania nasunął mi się przypadkowo, ale prawda jest taka, że ten schemat działania dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Jeśli chcemy osiągnąć coś innego niż dotychczas, musimy zacząć działać inaczej niż do tej pory. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Każdy z nas ma różnego rodzaju problemy. Dla jednych będzie to zrzucenie 10 kg, dla innych nauczenie się nowego języka, znalezienie lepszej pracy, założenie firmy itd. Można wymieniać w nieskończoność. Faktem jest, że samo się nie zrobi. Nie ma cudownej maści, którą wystarczy posmarować i już wszystko będzie tak, jakbyśmy chcieli. To wymaga naszego wysiłku i wytrwałości, ale za to, jak wspaniale taki sukces musi później smakować. Czasem widzę po sobie, jak łatwo chciałbym się poddać. Chcę czegoś i szukam rozwiązania, zapominam jednak o tym, że na sukces trzeba zapracować, a ja zamiast tego szukam natychmiastowego rozwiązania wszystkich moich problemów. A później zniechęcam się, bo przecież tego się nie da zrobić. Teraz już przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś zaś obwiniałbym wszystko i wszystkich wokoło. Podsumowanie. Nie ma cudownego lekarstwa, a już na pewno nie ma darmowego na nasze dolegliwości. Każdy z nas jednak dysponuje fantastycznym narzędziem, umysłem, dzięki któremu może sobie z nimi poradzić. Korzystaj z różnych dodatków ze świadomością, że one mają cię wspomóc, a nie zrobić wszystkiego za ciebie. Pamiętaj, że zmiana zaczyna się w tobie, a nie w proszku czy napoju. Odpuść sobie. Pamiętasz czasy szkoły? Pamiętasz, jak ciągle oczekiwano od nas piątek? A jeśli dostaliśmy słabszą ocenę, to narażaliśmy się na gorsze traktowanie ze strony nauczyciela i ciężką przeprawę w domu. W szkole uczono nas, że należy być perfekcyjnym, że liczą się tylko najlepsze oceny. Dość tego. Przecież nikt z nas nie jest perfekcyjny, a jeśli ktoś chce być, tylko traci czas. Wiem coś o tym, bo sam taki byłem, zarówno w szkole, jak i w sporcie.
Ciągle chciałem być perfekcyjny, tylko stres i pogoń za nieosiągalnym. Bycie najlepszym. O tak, o to w tym wszystkim chodzi. Bycie perfekcyjnym. Bez sensu. Pamiętaj, nigdy nie będziesz idealny. Odpuść sobie. Wrzuć na luz. Ciesz się wreszcie z tego, co masz. Nigdy nie będziesz perfekcyjnym uczniem. Zrozum to. Nigdy nie będziesz idealnym ojcem. Każdy popełnia błędy. Bądź sobą. Przyznaj się do pomyłki. Dzieci to zrozumieją i docenią. Nigdy nie będziesz idealnym przedsiębiorcą. Kolejny dzień przynosi nowe wyzwania. Podejmij je z radością. Zawaliłeś? Napraw to, jeśli można, i ruszaj dalej. Jakie pomysły kłębią się w twojej głowie? Jaki masz plan? Zrób to, inaczej nigdy nie dowiesz się, czy było warto. Człowiek najlepiej uczy się podczas działania. Nie bój się błędów. Życie jest tylko jedno. Szkoda czasu na perfekcjonizm. Straciłem ponad 2 lata, żeby to zrozumieć. Ciągle uważałem, że umiem zbyt mało, że jeszcze nie jestem gotowy. Gdybym tylko zaczął działać i w międzyczasie pracował dalej nad własnym rozwojem, byłbym dziś o wiele dalej. Nie popełniaj mojego błędu. Odpuść sobie, żebyś mógł zacząć działać. Odpuść sobie, żebyś wreszcie zaczął spełniać marzenia. Odpuść sobie, żebyś wreszcie zaczął cieszyć się życiem. Podsumowanie. Jesteś wspaniały już teraz. Perfekcyjny nie będziesz nigdy. Wolisz żyć czy gonić za cieniem? Zło konieczne. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Niezależnie od tego, czy lubimy zmiany, czy nie, są one nieodłączną częścią naszego życia. Już starożytni myśliciele doszli do tego wniosku. Mówi o tym m.in. Heraklit z Efezu. Wyrażając to słowami, nie da się 2 razy wejść do tej samej rzeki. Dlaczego się nie da? Ponieważ inne napłynęły już wody. Rzeka pozostaje ta sama, ale już nie taka sama. Tak samo w życiu każdy z nas pozostaje ten sam, ale już nie taki sam. Wszystko płynie. Wszystko podlega nieustannym zmianom. Tego możemy być w 100% pewni. Dlaczego o tym mówię? Zastanawiałem się ostatnio, to znaczy cały czas się zastanawiam, nad własnym życiem i dostrzegłem pewną prawidłowość. Otóż boję się zmian. Myślę, że ten problem dotyczy każdego z nas. Po pierwsze, jest to trochę dziwne, bo jak wspomniałem wcześniej, zmiany są nieuniknione, a więc nie warto bać się czegoś, na co przecież nie mamy wpływu. Ale bardziej zastanowił mnie jeszcze jeden fakt. Człowiek, w tym przypadku ja, boi się zmian nawet wtedy, gdy mają to być zmiany na lepsze. Strefa komfortu, przyzwyczajenie do tego, co mamy od lat, skutecznie utrudnia nam osiąganie sukcesów. Po prostu tu czujemy się dobrze, a przynajmniej bezpiecznie. Mamy to, co mamy i tak jest dobrze. Ciężko zaryzykować nam to, nawet dla przyszłych fenomenalnych wyników. Boimy się tego, że nam się nie uda, że nie stać nas na to, że jesteśmy zbyt słabi, że za starzy, zbyt młodzi. Może to brzmi paradoksalnie, ale tak właśnie jest. Z jednej strony chcemy być lepsi, ale nie robimy nic, żeby tego dokonać. Chcemy zarabiać więcej, ale nie zwiększamy swojej wartości. Chcemy czegoś, ale robimy wszystko, by tego nie mieć. A każda wymówka jest dobra. Skąd to się bierze? Dlaczego jeszcze nie osiągnąłem tego, czego pragnę? Co mnie powstrzymuje? Dlaczego nie robię wszystkiego, by to zdobyć? Co powoduje we mnie strach przed porażką czy sukcesem? To są ważne pytania, ale jeszcze ważniejsze wydaje się być to, skoro już jesteśmy świadomi tych ograniczeń, jak to przezwyciężyć? Łatwo powiedzieć, ale chyba naprawdę jednym sposobem jest zrobić to. Im częściej zaczniemy to robić, tym z każdym następnym krokiem będzie nam łatwiej, aż w końcu będziemy się śmiać z samych siebie, że wcześniej baliśmy się to zrobić. Kiedyś byłem chorobliwie nieśmiały i bałem się nawiązać w ogóle jakikolwiek kontakt z ludźmi. Choć z tymi, których już znałem, miałem całkiem dobre, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mówiąc już o umówieniu się z dziewczyną. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to wydaje się to totalną głupotą i śmiać mi się chce na samą myśl o tym. Choć również zdaję sobie sprawę z tego, jakie czynniki miały wpływ na takie moje zachowanie. Powiem tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Życzę ci jednak, byś szybciej niż ja potrafił zlokalizować źródła swoich słabości oraz byś szybciej i lepiej sobie z nimi radził. Większość z nich to tylko twory naszej wyobraźni, więc sami możemy sobie z nimi poradzić. Chcemy być lepsi. Zacznijmy robić coś lepszego niż dotychczas, zamiast szukać wymówek. Gdy tak patrzę na siebie z boku, widzę, jak często najdrobniejsza nawet przeszkoda skutecznie mnie powstrzymywała. Błahy powód urastał do ogromnych rozmiarów, dając mi fantastyczną wymówkę i zatrzymując mnie w miejscu. Ale czy tego naprawdę chciałem? Wątpię. Może przez moment czułem się lepiej, usprawiedliwiając się w ten sposób, ale w dłuższej perspektywie było dużo gorzej. Człowiek potrzebuje sukcesów. Dlaczego więc tak się przed nimi broni? Podsumowanie.
przypatrz się sobie z innej perspektywy. Działasz zgodnie z tym, czego pragniesz, czy raczej tak, żeby nie wykroczyć poza strefę komfortu. Zrób już dzisiaj coś, czego zwykle nie robisz. Jesteś nieśmiały? Powiedz komuś cześć. Nie masz pieniędzy? Zacznij odkładać drobne kwoty. Nie lubisz sportu? Obejrzyj jakąś transmisję lub wybierz się na siłownię itd. Każdy z nas pragnie i jednocześnie boi się zmian. Jedni poddają się uczuciu strachu, inni pokonują je. Zdecyduj, do której grupy chcesz należeć.